Ile lat jestem trenerem? Od 2006 roku zajmuję się pracą trenerską. Wcześniej byłem zawodnikiem, jednak kontuzja, operacja kręgosłupa dowodowało o tym, że sam musiałem skończyć swoją przygodę z uprawianiem sportu jako zawodnik. Od tego czasu pracuję jako trener tutaj w klubie w Ostródzie, jak również jestem aktualnie też trenerem reprezentacji Polski. Co dla pana oznacza słowo sport? Co dla mnie oznacza słowo sport? Sport to dla mnie wychowanie. Tak? Wychowanie właśnie w ten sposób, wychowanie przez kulturę fizyczną. I powiem wam trochę, że w pewien sposób żal mi was trochę, bo w moich czasach kultura fizyczna dla dzieci i młodzieży była zdecydowanie lepiej zorganizowana i stała na wyższym poziomie. Ale czasami jesteście sami sobie winni, bo nie wszyscy chcą uczestniczyć w zajęciach w WF-u i myślę, że to bardzo poważny błąd. Ale sport to jest tak naprawdę codzienna praca nad doskonalaniem. Tak? To znaczy, przychodzimy na trening, przez wiele, wiele lat trenujemy i staramy się podnieść swój poziom sportowy. A w przypadku tenisa stołowego poziom sportowy to znaczy rozwijać technikę, rozwijać taktykę, rozwijać sprawność fizyczną. A sprawność fizyczna w tenisie stołowym to wiele czynników, między innymi moc, tak? Bo jak widzicie za moimi plecami zawodnicy trenują. Na wysokim poziomie ping-ponga nie gra się ręką, gra się przede wszystkim nogami. Ta umiejętność zmiany ustawienia decyduje o tym, czy ktoś osiągnie wysoki poziom sportowy. A żeby przesunąć całe ciało, trzeba mieć bardzo silne nogi. Tak? Moc nóg jest decydującą cechą w sensie stołowym, jak również głowa, czyli odporność psychiczna, umiejętność utrzymania koncentracji, umiejętność podejmowania decyzji w dużym stresie. Ja myślę, że wychowanie przez sport to uczenie dzieci i młodzieży tak naprawdę obowiązkowości, to uczenie, to korzyści związane z kontaktami w grupie, to korzyści związane z umiejętnością ciągłego podnoszenia się po porażkach, bo jako młodzi zawodnicy praktycznie codziennie trenujemy, doznajemy porażek, co tydzień gramy zawody, w których też często są lepsi i już w poniedziałek za każdym razem, praktycznie każdego dnia musimy znowu znaleźć sobie takie pokłady energii po to, żeby pracować dalej. Myślę, że to jest sport, a poza tym już w takiej grupie też zorganizowanej, jak na przykład u nas mamy zawodników też z różnych krajów, są to kontakty międzyludzkie, możliwość porozumiewania się czasami w różnych językach. Ja potrafię, może niedobrze gramatycznie, ale potrafię porozumiewać się w pięciu, z racji tego, że mieszkałem w różnych częściach Europy. I to dla mnie jest sport, tak naprawdę zdobywanie doświadczeń różnego rodzaju, zdobywanie doświadczeń polegających na właśnie na rozwoju umiejętności sportowych, ale również budowaniu organizacji różnego typu, podróżowaniu, tak, bo też z racji tego, że uprawiałem sport przez wiele, wiele lat, to w Europie byłem chyba wszędzie, a w większości krajów i Azji też, w Australii, w Stanach Zjednoczonych, więc no, to jest sport. Sport jest tak naprawdę szeroko rozumianym zagadnieniem i oprócz wyniku sportowego daje wiele, wiele innych atrakcji. Kto jest pana idolem sportowym na arenie polskiej i światowej? Wiesz co, chyba tak naprawdę każdy, kto każdego dnia przychodzi i stara się rozwijać własne umiejętności i dąży do osiągnięcia jak najwyższego poziomu, tak? Bo dyscypliny sportu są różne i różne cechy decydują o tym, czy ktoś staje się mistrzem i jakie osiąga wyniki sportowe. Tak naprawdę to czasami różne rzeczy stają na drodze osób, które mogłyby osiągnąć jeszcze większy wynik sportowy. Więc tak naprawdę mistrzem w sporcie i wzorem jest ktoś, kto potrafi przez wiele, wiele lat poddać się takiemu procesowi doskonalenia się i uczenia się ciągle nowych rzeczy, zdobywania doświadczeń. Jak wygląda pana dzień? Mój dzień wygląda kiepsko. Wstaję koło 5 z kawałkiem. O 6 z kawałkiem jestem na basenie, bo muszę trochę ćwiczyć i pracować nad tym, żeby mój kręgosłup w miarę funkcjonował.
jestem tam prawie do 8, od 8 do 11 jestem tutaj na treningu. Od 11 często spotykam się w klubie jeszcze i rozmawiamy o różnych sprawach organizacyjnych. Wpadam do domu na obiad, powiedzmy od 15 do 17 mam 2 godziny wolnego na to, aby spotkać się z rodziną. Od 17 najczęściej do 19.30 mamy trening. W domu jestem od 20, tak, kolacja, a idziemy spać, tak? I następnego dnia to samo. W weekendy najczęściej są zawody. Tak wygląda mój dzień, kiedy jestem w Ostródzie. Natomiast no, jest też sporo jeszcze wyjazdów, tak? Na przykład tak jak teraz. Dzisiaj jestem, jutro lecę na Białoruś, wracam w sobotę. Jestem 10 dni, lecę na tydzień do Chorwacji. Na tydzień wracam, na 2 dni lecę na tydzień, na 10 dni do Azerbejdżanu. Także no, też sporo przemieszczam się. Także bądźcie szczęśliwi, wy macie wolnego czasu, naprawdę bardzo dużo, jeszcze nawet tego nie rozumiecie. Słuchajcie, no niepodważalną rzeczą jest to, że sport to zdrowie, tak? Może nie zawodowy sport, ale sport, powiedziałbym, kultura fizyczna, tak? Kultura fizyczna jest częścią kultury osobistej każdego człowieka, tak? I myślę, że każdy z was tak naprawdę życzyłbym wam tego, żeby dla własnego zdrowia uprawiał sport. Wiecie dlaczego? Dlatego, że dzisiaj jesteście młodzi, wasze ciało jest gibkie, sprężyste i nic was nie boli. Jeżeli będziecie spędzali czas wolny, tak jak jest model dzisiaj, czyli telewizor i komputer, gwarantuję wam, a i tego się nie da oszukać, można oszukać ludzi, ale natury nie da się oszukać, w wieku 40 lat zacznie was wszystko poboleć. Wasze ciało po prostu nie będzie przygotowane do żadnego wysiłku, wasze ciało będzie przy każdym lepszym, mniejszym obciążeniu nawet reagowało bólem. Także życzę wam tego, żebyście znaleźli sobie chęć do uprawiania kultury fizycznej. To nie musi być sport na wysokim poziomie, ale to może być właśnie, nie wiem, bieganie, pływanie. W tej chwili bardzo często kobiety uprawiają dla dobrej sylwetki ten Nordic Walking, tak? Są to rzeczy bardzo zdrowe i myślę, że ten czynnik zdrowia jest decydujący, tak? Inna kwestia, no myślę, to co powiedziałem wcześniej, dla tych, którzy chcieliby się mocniej zaangażować w sport. Sport daje no, kontakty w grupie, daje możliwość podróżowania, tak, bo często starty wiążą się z tym, że podróżujemy. Spotykamy ciekawych ludzi, tak. A jak jesteśmy za granicą, to mówię często, rozmawiamy w różnych językach. Myślę, że jest to fajna forma wychowania i tak naprawdę dobry sposób na rozwój człowieka. Czy pamięta pan zachowania fair play podczas pana kariery zawodowej? Oczywiście, że tak. To znaczy w tenisie stołowym są takie sytuacje, kiedy są tak zwane sporne akcje, kiedy sędzia nie jest w stanie wychwycić na przykład tego, że piłka po odbiciu przeciwnika dotyka na przykład najpierw koszulki, dopiero później rakiety. Albo na przykład zawodnik uderza piłkę palcem, a nie samą rakietą i sędzia tego nie zauważa. I są takie sytuacje i były takie sytuacje w mojej karierze, kiedy zawodnicy, tak, inni bądź ja, sami przyznawali się do tego, że ten punkt, tą akcję powinien wygrać przeciwnik. Ja myślę, że w ogóle w sporcie jest dużo sytuacji fair play i im wyższy poziom sportowy, tym tych sytuacji jest więcej. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ludzie szanują własną pracę i wkład pracy i zdrowia, który poświęcili, żeby taki poziom sportowy osiągnąć. Niejednokrotnie mówi się o tym, że w piłce nożnej na przykład na bardzo niskim poziomie prawie kości fruwają na meczu pomiędzy jedną wsią a drugą, tak? Dlatego, że ci ludzie się nie szanują na wysokim poziomie. Ci ludzie już rozumieją, ile trzeba pracy włożyć, tak? I czasu poświęcić na to, żeby takiego wysokiego poziomu sportowego dojść, tak? Jeśli ja jestem w stanie wysądzić krzywdę innemu zawodnikowi, to samo kiedyś może spotkać mnie. Także myślę, że tak naprawdę w sporcie, w sytuacji takich sfer mamy bardzo dużo.